Nazywam się Barbara Berkan i jestem partnerem w spółce MIMO, która jest w pełni dedykowaną agencją działaniom wirtualnej rzeczywistości i rozwojem technologii w komunikacji w rozumieniu komunikacji rynkowej, czyli marketing, reklama i działania kontentowe. Nasz pomysł na zbudowanie takiej firmy pojawił się w zeszłym roku. Ja jestem związana od wielu, wielu lat z rynkiem reklamowym. Mój partner, który dzisiaj niestety nie mógł tutaj być, jest związany z rynkiem reklamowym, ale od strony produkcji filmowej, filmów reklamowych, ale tak samo filmów fabularnych, krótkich formatów i animacji. I odkrył wirtualną rzeczywistość i zaraził mnie pomysłem, żebyśmy się tym zajęli. Czy ktoś z Was już miał doświadczenie z wirtualną rzeczywistością, oprócz osób, które znam i wiem, że miały? Czy są takie osoby? Okej, dobrze. To nie będę może mówiła zbyt szczegółowo, ze względu na to, że nasza prezentacja zazwyczaj trwa około godziny, bo prezentujemy często osobom, które nigdy w życiu nie słyszały o wirtualnej rzeczywistości, oprócz tego, co mogły doświadczyć na filmach science fiction. Jak zapewne wszyscy wiemy, wirtualna rzeczywistość to nie jest odkrycie ostatnich lat, tylko to jest efekt bardzo długiego procesu, który trwa tak naprawdę nieprzerwanie od lat 50., gdzie były różne podejścia i próby stworzenia takiej technologii, która pozwoli generować inną rzeczywistość, aniżeli ta, która jest fizycznie przez nas namacalna. Były różne eksperymenty, była sensorama, która tworzyła też doznania takie fizyczne, bo tam buczało, brzęczało, były różnego rodzaju zapachy nawet puszczane, dlatego się nazywała sensorama. Później to szło bardziej w kierunku już elektroniki i tak naprawdę przełom nastąpił niedawno ze względu na to, że wszystkie firmy technologiczne doszły do takiego poziomu, gdzie nagle się okazało, że wyświetlacze, komputery mają już takie możliwości, że jesteśmy w stanie stworzyć coś więcej, aniżeli tylko erzac tej wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście to już wszyscy wiemy, największym graczem na dzisiaj, tak naprawdę wszyscy są duzi, którzy się zaangażowali w wirtualną rzeczywistość. Przełomem była inwestycja Facebooka w Oculusa. Facebook zapłacił ponad 2 miliardy dolarów za to, żeby odkupić prawa patentowe i rozbuchać biznes, który w garażu powstał u młodego człowieka, jak to się zazwyczaj dzieje w Stanach, że wszystko powstaje w garażu. Na dzisiaj Oculus jest bardzo, bym powiedziała, jest trendseterem rynku, ale oczywiście nie jedynym. My tutaj mamy wybrane takie sprzęty, które są po prostu już sprzętami albo dostępnymi, albo na tyle zaangażowanymi, że wiemy, że one za chwilę będą ogólnie dostępne. Tak jak mówiłam, Oculus, własność Facebooka, to jest akurat zdjęcie w wersji DK2, którą też wszyscy, którzy będą mieli ochotę, przywieźliśmy ze sobą, żeby pokazać Wam nasze prace, nasz content, który już tworzymy. HTC to jest gracz, który tak samo już wszyscy, którzy się zajmują VR-em, nie mogą się doczekać, kiedy pokaże się na rynku. Na razie były testy, na razie krążą po świecie wersje deweloperskie. Niektóre firmy deweloperskie też już próbują pracować. HTC jest wspólną inwestycją HTC i Steama, czyli jest to tworzenie tak naprawdę rozwiązania bardzo mocno dedykowanego dla rynku gier. No i Samsung Gear, który już staje się produktem prawie masowym za chwilę, który tutaj akurat mamy, też przywieźliśmy ze sobą, to jest Samsung Gear druga wersja. Teraz trzecia wersja już jest dostępna w sklepach, również u nas, kosztuje około 100 dolarów. Natomiast to, co i Sony, które oczywiście będzie dedykowane do PlayStation, kiedyś nazwane Morpheus, teraz jest już to Sony VR po prostu, PlayStation VR. Jeżeli chodzi o podział, to tylko powiem pokrótce, że tak naprawdę rynek to są albo telefony, które są jednostkami zasilającymi i generującymi, obliczającymi, albo, tak jak wcześniej pokazywałam, HTC i Oculusa, czyli komputery, które tak naprawdę dają o wiele większe możliwości na dzisiaj wykorzystania wirtualnej rzeczywistości.
Też tutaj nie przez przypadek znajdują się HoloLensy, czyli najnowszy projekt Microsoftu, który ma się ukazać w tym roku w Stanach, ma być dostarczony w Stanach i w Kanadzie dla firm wyspecjalizowanych, czyli jakby Microsoft podjął decyzję, że wchodzi z HoloLensami w business to business przede wszystkim. Będą to firmy nie tylko i wyłącznie technologiczne, ale tak samo projektowe. I dopiero później podejmą decyzję, co dalej robić z tym rozwiązaniem i na ile ono ma być masowe. I rozwiązania też takie, no SVR, to tutaj są panowie, którzy mogą więcej na ten temat powiedzieć, czyli otwarta platforma outsourcowa, która stworzyła też własne gogle. A na górze jest taka ciekawostka, która pokazuje potencjał tego rynku i która pokazuje, że ten rynek faktycznie zaczyna być wchodzić coraz mocniej na mass market. Walmart w tym roku przed świętami wypuścił taki remake razem z Mattelem starego rozwiązania. Tutaj nie ma chyba takich osób, aż, które by mogły pamiętać. Kiedyś były takie przeźrocza, się oglądało w takiej przeglądarce. Czasami one dawały taki efekt trójwymiarowy. To było takie lepsze przeźrocze. W tym roku właśnie Mattel stwierdził, że wróci do tego, tylko że już w wersji wirtualnej rzeczywistości za $29 można było przed świętami kupić dla dzieci w prezencie takie rozwiązanie. To jest oczywiście rozwiązanie do telefonu, a nie do komputera. Kamery. Rynek kamer to też na szybko tylko tak powiem. Nokia robi wielki comeback jako Nokia Technologies, a oczywiście nie ta część telefoniczna, która poszła do Microsoftu. Pierwsza kamera, która ma być dostępna teraz na rynku masowym, która już spełnia podobno wymogi filmowców. Bardzo czekamy z utęsknieniem, żeby móc ją przetestować, ponieważ tak naprawdę kamer do 360 oprócz GoPro nie ma. Ale filmy się już robi. Projekt Jump Google, który natomiast no, nie jest w pełni projektem 360, jak widać panorama. I coś, co jest dosyć ekscytujące od strony też kapitałowej, ponieważ to była jedna z większych inwestycji funduszy w zeszłym roku na rynku VR-owym. To są tylko niektóre spółki, które zaangażowały się w stworzenie takiego rozwiązania, które się nazywa Jump. Jest już dostępne, ale tylko i wyłącznie w Stanach. Jest w pełni profesjonalne, ma tak samo software i pełne rozwiązania, które będą pozwalały robić filmy 360 w takiej jakości, która ma być zbliżona do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, oglądając obraz kinowy. To może być bardzo długi przełom. Tych kamer, w ogóle tych inwestycji związanych z rozwojem optyki do kręcenia 360 jest bardzo dużo. Tutaj poszło około $150 milionów, głównym graczem między innymi jest właśnie, jak widać, Disney, ale tak samo Paul McCartney na przykład zainwestował swoje pieniądze w to. Rynek VR, wartość. Szacuje się, oczywiście szacunki jak zawsze są tylko szacunkami i nie wiadomo, co przyniesie rzeczywistość, ale na dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na rynku od strony ruchów funduszy inwestycyjnych, tego, jaki jest potencjał rozwojowy zarówno produkcji hardware'u, jak i software'u. Szacuje się, że ten rynek w 2020 roku będzie wart około $150 miliardów. Jak będzie, to się wszyscy przekonamy. To jest oczywiście wartość wspólna dla rynku wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej, która przed nami, bo jak mówiłam wcześniej, HoloLensy, które właśnie są reprezentantem tej kategorii, wszyscy czekają na to, co zrobi Apple, który podobno też idzie w kierunku już w ogóle połączenia wirtualnej rzeczywistości z rozszerzoną, ale to też są spekulacje i plotki, trzeba dać im czas, na pewno nas czymś zaskoczą. Inwestycje. W zeszłym roku według szacunków Fortune zostało zainwestowanych ponad $700 milionów przez fundusze inwestycyjne, przeróżnego rodzaju spółki, które zajmują się zarówno produkcją software'u, contentu, jak i hardware'u, ponieważ tak jak wszyscy wiemy, jest to kompletnie dziewiczy rynek, więc trzeba go zbudować od nowa, stąd jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo startupów. Mówi się już o tym, że może to są pewne przeszacowania, że może być bańka inwestycyjna. Zobaczymy. W tym roku też już szacunki mówią o tym, że te 700 milionów będzie zainwestowane do końca drugiego kwartału, czyli wiadomo, czyli jakby no wzrasta tempo tych inwestycji. Podsumowanie
pierwszych inwestycji od 2010 roku w rynek VR. Mówię o tym, że jest to ponad 6 miliardów dolarów, z czego oczywiście bardzo dużą inwestycją jest to, co zrobił Google z Oculusem, czyli ponad 2 miliardy dolarów wydanych jednorazowo. Rynek rozwija się w różnym stopniu, w różnych kierunkach. Pojawiają się nowe gadżety, pojawiają się nowe gogle, zarówno do telefonów, jednorazowe, wielokrotnego użytku. Jest ostatnia nowość, to jest pinch, czyli to jest opakowanie na telefon, etui, które ma tak samo w sobie funkcję gogli do oglądania wirtualnej rzeczywistości, co pozwala nam w sposób nieskrępowany mieć dostęp do VR-u w każdym momencie, kiedy tylko i wyłącznie będziemy chcieli. Nowe medium. Tu pokrótce, no, te osoby, które jeszcze nie miały gogli, będą mogły się dzisiaj przekonać, jak to działa, natomiast faktycznie działa to w sposób niesamowity, ponieważ wpływ obrazu na budowanie naszego poglądu na temat rzeczywistości jest niesamowity. 83% zmysłów to jest wzrok. No i dzięki temu to, co robią gogle wirtualnej rzeczywistości, powoduje, że ludzie mają odczucie zupełnie innego doświadczenia miejsca i tego, gdzie są. My spotkaliśmy się i prezentujemy bardzo regularnie od dłuższego czasu gogle i aplikacje i pracujemy i widzimy, co się dzieje z ludźmi. No nie ma tak, żeby był ktoś wystarczająco twardy i nieprzejednany, żeby nie widać po nim było, że jednak jakieś reakcje zachodzą. I daje to nowe możliwości. Tak jak mówiłam na początku, ja się wywodzę z rynku reklamowego, więc dla mnie naturalne było to, że pierwsze co to zaczęłam szukać zastosowania tego i czytać o tym, w jaki sposób świat zaczyna wykorzystywać w sposób praktyczny, a nie tylko laboratoryjny czy eksperymentalny wirtualną rzeczywistość. I tych doświadczeń jest coraz więcej i faktycznie są też takie marki, które w sposób już stały zaczynają z tego korzystać. Na przykład rynek samochodowy bardzo pokochał na dzisiaj wirtualną rzeczywistość i wirtualne podróże samochodami, które są na przykład niedostępne w danym miejscu, stają się już absolutnym must have dla niektórych marek. Są tego typu eksperymenty daleko posunięte, jak na przykład marki selektywne typu Lamborghini, które robi virtual showroomy, czyli nie ma tam samochodu, jest pięknie zdesignowane wnętrze, zazwyczaj wykorzystywane jest do tego gir, gdzie człowiek może po prostu mieć doświadczenie jazdy samochodem, którego po prostu fizycznie nie ma. Coca-Cola jest na przykład taką marką, która zaczyna nawet w Polsce bardzo intensywnie stosować wirtualną rzeczywistość, na przykład też do działań sprzedażowych. Czyli wykorzystują wirtualną rzeczywistość jako narzędzie dla swoich działów handlowych, które dzięki temu prezentują na przykład w sieciach przyszłe ekspozycje sklepowe, tak jak będą wyglądać POS-y w wybranej przestrzeni, w wybranym miejscu. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie rozrywka, która jest nastawiona na efekt wow, bo ten efekt wow jest dzisiaj, ale on za jakiś czas zacznie być mniejszym wow i jest jakby teraz też taki moment poszukiwania stałych rozwiązań i stałych zastosowań wirtualnej rzeczywistości w działaniach komercyjnych. Tutaj dla ciekawostki tylko powiem, że na przykład linie Qantas, zresztą nie tylko, bo tak samo super ekskluzywne samoloty, które są wynajmowane, zaczynają wykorzystywać gira jako substytut albo alternatywę do kina, ponieważ w girze jest taka aplikacja kina, gdzie faktycznie mamy wrażenie, że jesteśmy w kinie i możemy oglądać filmy płaskie w ekranach pełnometrażowych. Czy jest to przerost formy nad treścią? Nie wiem, ocenę każdy może mieć indywidualną, ale tak też z tego się korzysta. Osoby, które są związane z rynkiem eventów, zapewne też już się spotkały z tym, że klienci coraz częściej pytają, czy macie Oculusa, czy tam możecie zrobić nam roller coastera, czy coś innego, bo byśmy bardzo chcieli, ponieważ obecność Oculusa na dzisiaj faktycznie powoduje duże zainteresowanie. Trafik na stanowiskach, na przykład na wszelkiego rodzaju konwencjach, konferencjach, targach. No i jest to po prostu nowa rozrywka, która jest na tyle interesująca, że może być fajnym wabikiem, żeby przyciągnąć ludzi i zainteresować ich swoją ofertą.
Jest też, są już też próby wykorzystania wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia, na przykład do badań marketingowych. Jeszcze to się nie dzieje tak do końca u nas na masową skalę w Europie. W Stanach przede wszystkim wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się shopper marketingiem, rozwojem właśnie powierzchni sklepowej, obserwacją zachowań ludzi w sklepie, symulują już te przestrzenie właśnie w wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu w sposób szybszy mogą uzyskać informacje zwrotne na temat propozycji dla klientów. Więc to też jest takie już praktyczne zastosowanie komercyjne, które łatwo można przełożyć na biznes. To jest taki czat pokazujący też rozrywkę, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, na przykład Paul McCartney, który jest jednym z udziałowców tej inwestycji w najnowszą kamerę 360, od teraz będzie wszystkie swoje koncerty kręcił. Google między innymi, który udostępnia nam możliwość oglądania filmów 360, będzie to emitował, już zresztą to emituje. Na dole jest taki case z Filharmonii Filadelfijskiej, który bardzo ładnie pokazuje, jak miasto Filadelfia właśnie chciało zbudować taki wizerunek miasta nowoczesnego i miasta, które promuje kulturę, i stworzyli aplikację, która była udostępniana przez telefony, a było to razem robione z lokalnymi gazetami, z lokalnymi wydawnictwami, które między innymi dodawały Google Cardboardy do swoich gazet, żeby wszyscy mogli to obejrzeć. Gry, no to jest oczywista oczywistość, to o tym nawet nie będę mówiła. Natomiast nasze projekty obejrzycie, ci co będą chcieli, obejrzycie w goglach. Natomiast to, co jest istotne, że VR to nie jest tylko rozrywka i komercja. I jakby poszukiwania pomysłu na wykorzystanie VR-u idą w różnych kierunkach. Na dzisiaj to, co jest bardzo interesujące, to jest na przykład wykorzystanie tego jako narzędzia wspomagania terapii w procesach terapii psychologicznych. Szczególnie mówimy tutaj na przykład o syndromie i o pracy z weteranami, którzy wracają z misji wojennych. I jest to dosyć, ja rozmawiałam ostatnio z lekarzami, którzy zajmują się leczeniem traum i właśnie bardzo chwalą tego typu podejście, ponieważ jednym z najtrudniejszych problemów w procesie takiej rehabilitacji jest tak zwana technika ekspozycyjna, gdzie się wystawia osoby w warunkach już laboratoryjnych pod opieką lekarza z powrotem na to samo doświadczenie. A doświadczenia związane z, na przykład ze stresem pobojowym, no, są dosyć trudne do odtworzenia poza polem walki czy poza misją, i w tym momencie takie narzędzie pomaga budować na tyle realne emocje, że można w sposób bardziej skuteczny pomagać tym ludziom. No też oczywiście leczenie fobii, taka znana jest aplikacja na przykład z pająkami, to ci co gdzie każdy, kto ma problem z pająkiem, może faktycznie dzięki tej aplikacji nauczyć się żyć z tymi pająkami. Symulatory, wojsko, no to wydaje się też dosyć jasne, dlaczego wojsko jako pierwsze bardzo mocno już korzysta w praktyce. To nie są eksperymenty, tylko jest bardzo duża ilość rozwiązań, która jest stosowana przez wojsko przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości. Ekspozycje muzealne, planowanie przestrzeni, inżynieria, no to są, to aż samo się prosi, żeby zaprosić wirtualną rzeczywistość do wykorzystania. Z ciekawostek, Kevin Spacey właśnie zainwestował też swoją kasę i stworzył spółkę razem z kolegami z Netflixu, która będzie zajmowała się przede wszystkim digitalizacją wirtualnej rzeczywistości ekspozycji muzealnych. I podobno już niebawem mają pokazać pierwsze projekty, które udało im się zrobić. To z ciekawostek, podróżowanie, no, turystyka jest też branżą, która już korzysta. Nawet my mamy w Polsce pierwsze doświadczenia. Miasto Wrocław na Expo wykorzystało wideo 360. Natomiast to, co jest ważne, to to, że wirtualna rzeczywistość jest też narzędziem właśnie prosprzedażowym. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie wizerunek. Są już firmy, marki, na przykład Thomas Cook w Wielkiej Brytanii, które tworzą na stałe już aplikacje VR-owe i aplikacje na bazie wideo 360, które pokazują różne lokacje i są wykorzystywane jako materiał zastępujący katalogi na przykład w salonach.
To jest przykład wojskowych różnych zastosowań, ćwiczenia i rehabilitacja i technika filmowa. 360 to jest dosyć ogólne, bym powiedziała, hasło, czyli 360 nie jest tylko i wyłącznie rodzajem kontentu, który możemy wykorzystać w wirtualnej rzeczywistości, ale jest jakby nowym formatem wideo, który można też oglądać przy pomocy urządzeń mobilnych czy przy pomocy przeglądarek desktopowych. Moim zdaniem akurat przeglądarki desktopowe i desktop jest najsłabszym miejscem, gdzie powinno się oglądać 360, natomiast mobile świetnie się spełniają w tym. Jest bardzo duże zainteresowanie aktualnie rynku. To jest taka część też naszych usług, która bardzo dynamicznie rośnie. No ale zapraszam na YouTube'a, wystarczy wrzucić sobie nową aplikację, jeżeli ma się najnowszą aplikację YouTube'a, od razu content wideo 360 będzie dostępny, będziecie mogli tego doświadczyć. My już mamy też pierwsze case'y komercyjne za sobą z wykorzystaniem tego, teraz jesteśmy w trakcie właśnie produkcji serialu przy wykorzystaniu tej technologii z Magdą Różdżką i z Pawłem Małaszyńskim i pewnie niedługo będziemy się tym chwalić, gdzie to można będzie zobaczyć. Dziękuję.